Wrocławia, cześć, zobaczcie tutaj czasznice olbrzymie. Bardzo dobry grzyb jadalny. Co roku one tutaj wyrastają. Na tym właśnie kawałku. Tu dziadek kiedyś miał gnój od krów i od świń. Także tu grzyb rośnie przeważnie, gdzie jest dużo azotu, tak? Tutaj akurat w tej szklarni nie widzę. Pomidory pewnie pamiętacie, jak sadziłem na pod koniec marca. Teraz zrobiłem gnojówkę i różnych takich minerałów. Także chcę trochę napoić te pomidory. Trochę ich wiążą. Obawiam o dostarczenie tutaj wapnia, ale nie dostarczyłem, żeby one fajnie, zdrowo wszystko rosły. Tu już też jest jakiś jeden dojrzewający pomidorek. No i tak to wygląda. To tutaj podwiązywałem je wszystkie. Tutaj widzicie też już papryki, chili. Są papryki, uprawiam pierwszy rok, ale są fajne efekty. Także wilki trzeba obrywać, tak jak już tutaj wychodzi. Tydzień mi nie było, to już było tak po wszystko powykrzywiane, że no, trzeba to systematycznie i regularnie robić. A tu jest pozostałość po czasznicy olbrzymiej, a tak ogólnie rosną wszędzie. Bardzo dobry grzyb, naprawdę. No i tak to wygląda tutaj. Pomidorki podlejemy teraz. A specjalnie tutaj wszędzie praktycznie dawałem butelkę, żeby ten nawóz sobie wszedł głębiej w korzeń. I on przez to takie hartowanie tych pomidorów, ja nie podlewam zawsze pierwszy tydzień, powoduje to, że korzenie po prostu mają możliwość wejść głębiej. I o to w tym też chodzi. Ładnie też wiążą, widzę, pomidory. Trochę liści dolnych pocinałem, żeby miały lepszy dostęp światła, bo tutaj jest ciasno. No ale jest ok. Żadna zaraza, też jakieś tam symptomy, pomalutku coś tam się pokazuje, ale nic nie pryskałem. To, co mają w ziemi, powinno wystarczyć. Por. No także cieplutko Was pozdrawiam i cześć, do usłyszenia, do następnego odcinka.